Łódź jest niezwykłym miejscem dla harfistów. To tutaj, w najbliższy weekend, odbędzie się już druga edycja ogólnopolskiego konkursu Miniatura na Harfę Celtycką. Konkurs ten jest adresowany do najmłodszych harfistów, ale najmłodszych nie oznacza w żadnym wypadku, że nie radzą sobie z tą dziedziną. Są to już bardzo doświadczeni muzycy jeżdżący na konkursy, kursy mistrzowskie, tacy harfiści, którzy są w stanie zmierzyć się z dosyć wysokim pułapem wymagań merytorycznych, jakie obowiązuje na tym konkursie, wykonują trzy utwory, w tym jeden obowiązkowy napisany przez kompozytorów łódzkich. Podczas tego konkursu Oprócz obowiązkowych przesłuchań, w których dzieci biorą udział, zagrają też na bardzo ciekawym seminarium dotyczącym muzyki współczesnej. Seminarium nazywa się Muzyka Współczesna. Lubić czy się bać. W ramach tego seminarium dr Artur Zagajewski z Akademii Muzycznej w Łodzi. Będzie przybliżał dzieciom i wszystkim chętnym, którzy przyjdą na, na to spotkanie, będzie przybliżał tajniki ekspresji w muzyce współczesnej. Poza tym yy, przedsięwzięciem mamy również w planie koncert łódzkich harfistek: Anety Janiszewskiej, Anny Kłos i jo Joanny Tomali. I na koniec na deser. Yy, Koncert mojego ulubionego góralskiego muzyka Józefa Brody, który zaprezentuje swoje instrumenty, niektóre zrobione samodzielnie, a także ewenement. Myślę, że w Łodzi chyba ten instrument jeszcze nie grał. Prawie czterometrowa trąbita, 120-letnia, która wydaje takie dźwięki, że już sam ten fakt mógłby być... Powodem do przybycia na ten koncert. Koncert odbędzie się w sobotę 16 listopada o godzinie 18.